Nie wiem. Za dużo łóżek. Za dużo łóżek. No i tak jest, no wiesz. Najważniejsze, że to wszystko masz już, tak jak mówiliśmy, nie? Powiedziałeś. Rodzina, syn, dom. I teraz tutaj co? Tak czy inaczej, jesteś z matką, tak? Swoją mamą, rodzoną i zawsze masz też ten kąt, można powiedzieć. Ta rodzicielka, twoja matka, najważniejsza osoba, która była pierwsza w twoim życiu, tak? Jest teraz twoją opoką. Mama jest tylko jedna. No, jest twoją opoką. Jest? Jest twoją ostoją? Jest. Najtrudniejszych chwilach. No, a do syna, jak będziesz już gotowy, możesz uderzyć. Zawsze, nie? Jak poczujesz, że jesteś gotowy, żeby z nim, wiesz, nawiązać się relacje takie normalne, nie? Ja do syna... Cześć. Ja do syna bym pojechał. No jasne, no ale musisz być cześć, nie? Myślę, że on by tego od ciebie oczekiwał, żebyś najpierw był cześć, a potem, tak jak już zdarzało się, że nie tak dawno temu byłeś, nie? Bo pamiętam, że widziałem ciebie, nie? Że byłeś cześć. Kurczę, gdybyś zobaczył tą moją... No wiesz, wiadomo. Już nie moją. No. Słuchaj, no to też chyba nie możesz mieć pretensji o to, nie? No nie. No. Ewelina też, rozumiesz, był czas, że byliście emocjonalnie związani i byliście razem, tak? Byliście. Byli. No, byliście, no. A potem się popsuło. A teraz o tutaj. No i Ewelina przecież nie była twoją żoną, tak? Taką jak prawdziwą żoną, nie? Jak była twoja żona, prawdziwa żona, nie? No, pierwsza, tak? Zresztą chyba tak, no. Irena. Irenka, no, wiesz, no to wiesz, ale takie miłe polskie imię, nie? Irena, polskie takie typowo, nie? Adam to też jest takie polskie imię, prawda? Adam, Irena, takie polskie. Jakby jest to z naszego, naszych fundamentów narodowych. Tak. Wyciągnięte. Tak więc także mówię to. I także, no cóż, no nie udało się. Trudno. No, nie wyszło. No. Wiesz, zagranica trochę nas... Jak to się mówi... Rozgoniła, no. No ale jak byłeś w Irlandii, no to co? Wróciłeś przecież, tak? Ty nie możesz sobie zarzucić tego złego, nic niczego w tym wszystkim, nie? Ale ja wszystko... Wróciłeś. Zarabiałem pieniądze. Wszystko. A teściówka moja... Teściowa? Mówiła... Czyli twojej żony mama, tak? Żony mama mówiła, a będą na dziwach zarabiała, oddam to, a ja pieniądze zarabiałem. Ja pracowałem po 16 godzin dziennie. No to przecież to jest ponadnormatywne, no. Praca ponadnormatywna, bo normatywna praca to jest do 12 godzin z przerwą następnego dnia i dopiero kolejny raz. To za bardzo nie można, ale tak można, ile ktoś chce. To zasuwałeś po prostu ciężko, no. Tamtej Norwegii, tak? Tak. No. No to nie możesz. Ja moim zdaniem to nie ma sobie nic do zarzucenia. To jest moje zdanie. Moje osobiste zdanie. Ja byłem tego samego zdania, jak tam widziałem ciebie na tych filmikach i tak samo uważam teraz. I nie zmienię tego zdania nigdy. Bo wiesz, no słuchaj, ja jestem taki, że nie, ja potrafię każdemu powiedzieć swoje coś, co myślę, nie? Okay. Ja to bym mógł pokazać na filmie, no. Gdzie ja pracowałem. No to zobaczymy potem, co popatrzymy. No bo tak na razie to chciałem, Ada, żebyś to, żebyś się wypowiedział, żebyś opowiedział swoją historię, bo jeszcze nigdy chyba tak z serca, nie? Tak chcę pogadać. Bo ja lubię wysłuchać. No, rozumiem. No właśnie o to chodzi. O to mi chodziło i tak samo
Pawłowi o to chodziło, żeby się wysłuchać. Jak się spało, powiedz najpierw. No jak się spało? Po północy spałeś tu, północy na ziemi. Elegancko. Gdzie się lepiej śpi? Na górze czy na dole? Tam gdzie miękko, tam gdzie twardo. Ja wolę tutaj na tym, bo ja się boję, żeby mnie tak... Padaczka? No. A masz to jakieś leki na to? Mam. Masz przy sobie brać czego? Mam. Kiedy, a wiesz kiedy je brać? Czujesz to jakby cię rwało? Czujesz? Tak. Zawsze wiesz. To dobrze. Łapić jakoś nie masz. Ale jak masz świeży dom. Nie, nie, spokojnie. No, nie, bo żebyś miał przy sobie, żebyś był bezpieczny. Mi chodzi o twoje bezpieczeństwo. No. Ty masz tak jak moi. Mama. Adaś, ty nie masz tak, że masz, jak masz ciągłość alkoholową, to nie masz ataków. Jak nie. Masz ciągłość. A jak przerwiesz, co nie? No to tak samo masz jak tego. To jest takie typowe zachowanie, typowe reakcje organizmu dla takich właśnie osób, które no troszkę sobie tam przedłużają tą przygodę z alkoholem, nie? No to teraz jest zero, to jest zero. Także wszyscy pokazali do kamery, nawet pokazałem to, że jest zero, nie? 0%. No i tak trzeba mu dać normalnego browara. No tak, no pewnie pójdzie tak, no ale to już nie przed kamerą, tak? No. Czy przed kamerą, czy nie, i tak wiedzą, że... I nie, tak wiedzą, ale... że czarny pije. Nie oszukamy systemu. Ja nie będę oszukiwał systemu. No. Tak, teraz piję se zero. No, ale teraz piję zero, no. Teraz piję zero. O 5 rano się pije zero. 0%. Chłopaki, piję zerówkę. No. No tak, tak, to wiadomo, że się nie oszuka ludzi. A ale przecież... Pospał. Ale to troszkę pospałeś, a może się nie wyspałeś jeszcze. Ale na razie to nie, no to tak wiesz, chodzi o to, żebyś może coś zjadł, potem się umył, nie? Przebrał. Dobrze, no. To takie, później. Później, no tak, no później. Na razie dlatego sobie rozmawiamy, no żebyś, wygadaj się po prostu, co ci na sercu leży wszystko. A Daś nie ma siły. Nie, no ma, no, jeszcze ma chęć pogadać. No ale to nie o to, nie ma siły na te rzeczy. A, na razie, no to potem będzie przyjdzie czas, na wszystko przyjdzie czas, nie? Na wszystko przyjdzie czas. No naprawdę, ja to widzę. To kobiety są gromsy. No jak jest jeszcze trochę radości i uśmiechu, to chociaż to jest dobre, nie? W takiej sytuacji, jak człowiek jest takim po tej sytuacji, tak, ogólnie po tym takim położeniu, nie? Bo czuje się taki słaby, taki nie daje sobie rady, nie? No to jak się wspominasz, zobacz, ile razy wspominasz, takie jest moje zdanie, bo to już założyłem to po tobie. Adam, a czemu ty siedzisz na asfalcie? Znaczy to na tak wolał sobie usiąść. Ja wolał usiąść tutaj. No wolał tutaj usiąść, nie? Może na tym chcesz. Wiesz, ja wolę, jak coś, to się tutaj Po turecku. Wiesz. Dobra. Nie, to jak lubię, no ja to też lubię tak po turecku co usiąść. Się nie gniewa na mnie, bo... Ale, no. A mam się gniewać, że se siedzisz na podłodze? Wiadomo, że do wyboru jest kanapa, jest do wyboru wszystko, ale no wolał tak, nie? Siedź sobie nawet jak umiesz na żeladorze. Nie, to na żeladora to za wysoko. Ten by nie dał rady. To są specjalne. To nawet nie ma takich typowych. Szkoda, że nie obrotowe. No. No ja też taką zeróweczkę to właśnie też popijam. No. No, także tutaj tejże zeróweczki nie zabraknie. Zeróweczki nie zabraknie. Nie zabraknie. No, nie zabraknie. Zaraz jakby coś to doniosę ci tą zeróweczkę, taką jeszcze jedną. Tak? To nie jest zeróweczki, dajmy jakoś procentowa. No, tak, no ale na razie zeróweczka nie będzie, dobra? No. Jejku. No jak chcę, żebyś wyczerpiał, no wie. No. Życie. No. Samo życie, no. Czary Mary, jak to było, jak powiedziałeś, iluzjonista, nie? Czary Mary. Strawa babka, strawa trawki ci trzymała, trawka się urwała, babka się ostrała. No, no i
jest już pieśń znana w twoim wydaniu, już każdy wie, że to jest twój autor, jak ktoś mówi, to jest twoja wersja, no. Twoja wersja, do których masz prawa autorskie. To jest twoja wersja, bo to nie jest ta wersja, która tam kiedyś gdzieś zaistniała w jakichś tam, wiesz, ludowych, rozumiesz, wersjach czegoś tam, tylko chodzi o to, że to jest twoja wersja, oryginalna. To jest moja. Twoja oryginalna, znaczy w twoim wydaniu to jest, no. To jest poprzez licencję. To jest moja. Tam. I za licencję cię obalić. Oczywiście, no. To jakby coś, to niech ktoś to niech potem pamięta. Nie wolno bez... Jakby coś, to niech się kontaktuje z autorem. Oczywiście. Z producentem i wykonawcą, który ma do tego prawa autorskie. Do tego wykonania. Strawa babka, strawa trawki się trzymała. Trawka się urwała. Babka się usrała. No. Jest po prostu wersja. Dobra, to ja idę potem i sobie przyniosę też, nie? I sobie też przyniosę. To dla mnie przyjeść no. Taki alkoholowy, co? No tak, no. Co? No tak, no. Wiesz, no. O to chodzi. Nie wiem, o co. No. No dobra. Tak. Come on. No, wiesz. Idę z Bugary. No tak, tak. Idę za Adasia. Nie, Adas? Ja to też nie mam. O, ja też sobie tak usiądę. Jak ty tak sobie siedzisz, to ja też sobie tak usiądę. Ja tak siedzę tutaj. Jak wiesz co, muszę siedzę, tak. Bo ci wygodnie. Nie. To nie, żeby to był wygodnie. Tylko, bo ja mam to podaczkę, wiesz. I ja pan na podłodze. Ale cię nie złapie padasz. Nie, teraz jak jesteś, piję, to nie. Tak, jesteś w ciągu przecież. Ale wiesz, ja chcę, żebyś wiedział, nie? I w razie jakby co... Ja jestem na bieżąco. To mnie na Bóg. Ja jestem na bieżąco. I będzie wszystko. Adasz, bo wiesz o co chodzi, bo ja to tą zarówkę piję, wiesz. Wiesz o co chodzi, nie? Wiesz. No wiesz o co chodzi. No. Dlatego ja preferuję zarówkę, no. Żebyś potem nie powiedział, że ja do wyższego, wiesz, namawiam, no. Oj Boże, kochany. No, dobrze powiedziałeś. Dobrze powiedziałeś. No, przygotowuję dla ciebie ewentualnie już. Oczywiście. Dziękuję ci bardzo. Dlaczego ty mi papierosy dałeś? Żeś miał co palić. A ty co? Mam tam. Mam, na razie mi się nie chce już paliło tych szczegółów. Czekaj. Jako głuche? Nie, gołąb. Gołąb nawiedzony. Jak będzie chciał do fryzjera czy coś, to mu. Wykąpać się czy coś. Jakby chciał ciuchy jakieś, to się pójdzie bez nie też. Mam spodnie, bluzkę, ale nie mam nic więc. Świeże skarpety, o. Damy radę. Damy radę. Jak nie my, to kto? Jak nie my, to kto? To były imprezy, co nie? Mija 2 lata, a my w innym pomieszczeniu siedzimy. Kurczę, ale chłopaki, fajna chatę masz, kurda. Można zawsze ugościć, czy nie? Pewnie. Widzisz właśnie. Ja dziękuję wam, że wy mnie... A wiesz co, tak dziękować. To... Nie. Raz wystarczy.
Ja już mi wczoraj podziękowałem. Ja dziękuję wam, że wy mnie wzięliście w ogóle z domu. No, ale dzisiaj też tutaj przekosujesz. Oczywiście. No. Wpuszczę. Zanim wyjadę z urlopu, wypuszczę cię. O własnych siłach. A ty gdzie? Ty gdzieś w Polsce robisz? Ja mieszkam w Szczecinie. Ojejko. No, mam 800 ponad kilometrów. A jestem w Ełku 10 raz. W ciągu 2 lat. A w Szczecinie tam masz pracę. No, mieszkanie, wszystko. Auto stoi. Które... A jak ty byś mi pracę załatwił? Taką... Ale to nie można, Adaś, pić tak jak pijesz. Ale nie, to ja nie będę pił. A jak nie będziesz pił, przynajmniej... No, że nie będziesz sięgał po alkohol. No to nie ma problemu, praca budowlana u nas jest od... Jak chce się robić, to się... Na wykończeniówkach? Tak, wykończeniówki nie tylko, ale w większości. Dużo jest pracy. Jak chce się komuś robić, nie ma problemu, sam wiesz. No ja wiem. Ale to musisz się zmotywować, wiesz. Po pijaku i po tym to też można gadać zawsze. O pracy, że się chce iść. Ale... Wiesz, to my teraz rozmawiamy. Konkret. Ja wiem, że tego. Ja bym, żebyś chciał się pracować i wszystko, ale masz najgorszą z najgorszych chorób, która jest możliwa dla człowieka. Alkoholizm. To jest dużo. Ja nie neguję, że to jest zbier. Ja to samo. Naprawdę, Adam, ja u siebie w Szczecinie też mam osoby takie jak to. To jest na tym samym rzecz polega. Czy to Rafał robi, czy to ja robię. Jesteście tymi samymi ludźmi. U mnie też nie wychodzą z tego. Taki jak Stasiu, czy taki jak Łysy. Oni z tego nie wyjdą nawet za 1 000 000 złotych. Jakbyś im dał nawet takie pieniądze, to by się zaklali na śmierć ich. I tyle by było z tego. Jakbyś w szywkę sobie wkleił, to byś pracę, bym wtedy zaryzykował. Wtedy byś dostał pracę. Bo bym wiedział, że grozić, no, przy szywce byś nie wziął alkoholu do ryja. Byłoby ci... No nie, bo był kurczę. No. Esperale teraz też są. Tylko w jednej tabletce. W dupę ci wbiją. Jedna sztuka. Wiesz. Jak ci wkleją, to nawet sosu pomidorowego się nie napijesz, bo cię zatrzęsie. Bo sos pomidorowy też ocet zawiera. Spirytusowy. I to wystarczy, żeby zrobić z człowieka telepa. Tak to wygląda, ta sytuacja. Gdybyś chciał pracować, to nie ma. Masz numer do mnie? Masz. Dzwonisz, bilet, to ja nawet bym... Przecież byś nie musiał płacić za bilet. Kwatery pracownicze są wszędzie. Masz teraz ile? 5 dych ci idzie w tym roku. Hmm. 49. Mówię, po 5 dych już. No to co? Jeszcze siła jest z 10 lat, żeby dobrze pracować i wiesz co przez 10 lat można zdziałać? Możesz kurwa odmienić życie na okrętkę.
przez 10, ale przez pierwsze 3 lata już byś odkręcił swoje życie na plus. Następne już byś sobie odkładał na życie na starość. Granie Menela, za przeproszeniem, w telewizji też to nie jest szczyt twoich chyba aspiracji. Szczyt marzeń. Na TV to raczej... Z tego można sobie bekę cisnąć, nie? Ale jakbyś już nawet szedł w tym kierunku grania, wiesz, to też byś dał radę. Bo tutaj nie ma małych, ale wszystko i tak się zakańcza na jednym, na butelce Amaryny w sklepie Biedronka. Jak się trzymasz, Adoś? Tak, rzucają żagle. Chyba brak zerów. No i co? Wziąłeś? A, właśnie, zapomniałem. A jak się dopatrujesz na to, żeby się ogarnąć, w sensie umyć i przebrać? Tak jak żeśmy mówili. Jesteś już taki na humorze, żeby to zrobić? Czy jeszcze nie? Później. Tak? I dobra. Przynieś. Dobra. Przynieś, jakie te, co nie, a nie. Pierdolisz. Bo chcę spać, nie? Jeszcze z pół godzinki. Proszę spać, bardzo, nie? Zeróweczka ekstra dla ciebie, dla mnie druga. Zobacz, też żebyś nie mówił, że nie piję, tak samo. Taką samą. Wziąłem dla siebie. Zeróweczkę? Zeróweczkę. No co ty? No tu masz, tu. Taką jest, to przedtem była. Identyczną. Identyczną. Identyczną, wiesz o co chodzi? Zeróweczka. Zeróweczka. To tak jest, no. Ej. Tak, żeby nikt nie miał zastrzeżeń. I... Panowie i panie. Panowie i panie, wszyscy niech wiedzą, że to jest zerówka. No. No, ja też taką zerówkę. Czy chcielibyście panie poznać czego? A czego to wstać? To jest zdjęcie, trzeba tylko postawić. Jak Adaś będzie grał. Ładnie. Naprawdę dupa boli po tym kapu. Jest chmurka, jest chmurka. Jest. Ja też. Zdrówko. Dla wszystkich. No. Dwie zerówki i do łóżka.